pierwsze, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy 10 dni temu na konferencji prasowej, mówiąc o sprawie wdów górniczych, gdzie składaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z ustawy z konstytucją właśnie tej ustawy krzywdzącej górnicze wdowy. Przypomnę, że to dotyczy około 90 osób. Składamy dzisiaj projekt ustawy, no bo obiecałem, że będą dwie drogi, którymi ruch Palikota pójdzie, żeby wdowom ulżyć. Czyli wniosek do Trybunału swoją drogą, ustawa swoją drogą i projekt tej ustawy zreferuje poseł Borkowski, ale to za chwilę. I będziemy też wnioskować o powołanie Komisji Nadzwyczajnej. Chcielibyśmy, żeby ta komisja się zajęła sprawą Kościoła, a dokładnie sprawą Komisji Majątkowej. Jak Państwo wiedzą, doszło tam do poważnej grabieży majątku państwowego, o tym powie poseł Kotliński. I w tej kolejności proszę o zabieranie głosu. Poseł Borkowski, proszę bardzo. Dzień dobry, szanowni Państwo, w imieniu Klubu Ruchu Palikota i Związku Zawodowego Sierpień 80 chciałbym przedstawić ustawę, której proponujemy zmiany do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W aktualnym stanie prawnym, w rezultacie zmian dokonanych po 1 stycznia 1999 roku w artykule 70 tejże ustawy, wdowy pobytnika zostaje pozbawione swoich przywilejów rentowych. Jest to niesprawiedliwe, aspołeczne i krzywdzące. Stanowi również to precedens odstępstwa od zasady ochrony praw nabytych. Dlatego też chciałbym Państwu przytoczyć tutaj dwa akapity tej zmiany, między innymi. Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule 70 dodaje się ustęp 2a i 2c brzmieniu. Ustęp 2a. Renta rodzinna po ubezpieczonym, który zmarł wskutek wypadku przy pracy w czasie wykonywania zadań służbowych w ruchu zakładu górniczego, przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia, z zastrzeżeniem ustęp 2c. Prawo do renty nie ulega zawieszeniu w przypadku zawarcia ponownego związku małżeńskiego przez wdowę uprawnioną do górniczej renty rodzinnej. W punkcie drugim C natomiast proponujemy, żeby renta rodzinna, o której mowa w ustępie 2a, przysługuje po ubezpieczonym, który nawiązał stosunek pracy w zakładzie górniczym przed dniem 1 stycznia 1909 roku. Proszę Państwa, o co w tym wszystkim chodzi? Ustawodawca zabrał prawo wdową po górnikach zmarłych w wypadkach na kopalniach. I my proponujemy taką regulację, która jest daleko idąca, bo powoduje dodatkowo rozszerzony zakres ochrony dla tych wdów. Między innymi w zapisie, który mówi o tym, że wdowy mimo ponownego wyjścia za mąż po raz drugi wstąpienia w związek małżeński nie tracą tych przywilejów. Wobec tego niniejszy projekt ustawy ma na celu przywrócenie tego prawa rodzinnego dla wdów. Chciałbym jeszcze wspomnieć fakt, że na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz ich rodzin, w artykule 8 późniejszymi zmianami, wdowy po żołnierzach zmarłych w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami kraju zachowują prawo do renty rodziny bez względu na wiek i stan zdrowia. Już mówię Państwu, o co tu chodzi. W tym wypadku ustawodawca albo zapomniał, albo pomylił się, poróżnia dwie grupy społeczne, wdowy. Jak można poróżniać wdowy, że wiadomo, że cierpienie wdowy po zmarłym tragicznie górniku czy żołnierzu jest taka sama. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze dodam od siebie, że bardzo ważny jest udział w tej całej inicjatywie Wolnych Związków Zawodowych Sierpień 80, pana przewodniczącego Bogusława Ziętka, który tę sprawę pilotuje od lat. Wiem od niego, że Sierpień 80 wiele razy błagał wręcz posłów w poprzedniej kadencji, żeby tych zmian dokonali w prawie. No, niestety bezskutecznie. Cieszymy się, że współpracujemy z Sierpniem 80 i że takie są rezultaty tego i liczymy na to, że inne partie przyłączą się do tej inicjatywy, bo naprawdę jest to praktycznie żaden wydatek z budżetu, a jest wysoce niesprawiedliwe to, że kobiety, które tracą swoich mężów w katastrofach górniczych, zostają potem na lodzie, zostają pozostawione same sobie. I teraz proszę bardzo, poseł Roman Kotliński. Dziękuję. A propos wydatków z budżetu, proszę Państwa, w dniu dzisiejszym Ruch Palikota składa wniosek do pani marszałek Sejmu
o powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Komisji Majątkowej. My mówimy w Sejmie, w mediach przewija się wiele afer. Walczymy o 10-20 milionów, o pół miliarda. W tym przypadku mówimy, proszę Państwa, o 65 miliardach. O 65 miliardach złotych, na które to Skarb Państwa został uszczuplony w wyniku działania Komisji Majątkowej. Przez 20 lat Komisja przekazywała majątek nasz wspólny bez nadzoru, z naruszeniem wielokrotnie prawa. Ja tylko zasygnalizuję może. Komisja, która powstała w 1989 roku, zatwierdziła 1486 ugód, wydała 900 orzeczeń przywracających lub przekazujących własność kościelnym osobom prawnym. Przekazała nieruchomości o łącznym obszarze 65 538 hektarów oraz rekompensaty i odszkodowania w wysokości 143,5 miliona złotych. Wiele gruntów, budynków nie ujawniono, tych przekazanych. Panował straszny rozgardiasz. Tak ogromne pieniądze jeszcze nigdy nie były w tak haniebny sposób traktowane przez państwo, z taką nonszalancją, chociaż to jest za słabe słowo. Zaniżano by ceny gruntów przekazywanych Kościołowi, bądź przyznawano w strefach przewidzianych do odrolnienia. Naruszano prawa nabyte dotychczasowych dzierżawców nieruchomości. Nie dopełniano obowiązki na przykład polegające na wydawaniu orzeczeń w składzie niezgodnym z ustawą. Nierzadko akty własności były źle oszacowane. Komisja wydała 3593 decyzje, choć wszystkich wniosków było 530 mniej, a więc w kilkuset przypadkach wydano decyzje właściwie nieudokumentowane w ogóle i tak naprawdę bez wniosków, nie mamy dokumentów. Na pytanie, był raport robiony przez rząd, komisję rządową na temat działania Komisji Majątkowej, odsyłano kontrolerów do parafii, ponieważ nie zachowały się akta spraw. W 57 przypadkach zresztą akta spraw bezpowrotnie zaginęły, nie ma ich nigdzie w ogóle. Każda sprawa to są setki, albo tysiąc hektarów, albo kilka czy kilkanaście milionów złotych. Nie rejestrowano dat składania wniosków, sposobu ich realizacji i cen przekazywania gruntów. Nie sporządzano protokołów głosowań podczas obrad komisji. Wadliwie sporządzano decyzje. Dla ilustracji, do ugody z zakonem Cystersów zawartej w 1994 roku nie wpisano uzgodnienia, że przekazanie zakonowi gruntów w Krakowie wyczerpuje roszczenia. 10 lat później Cystersi wystąpili z ponownym żądaniem odszkodowania za tę samą nieruchomość, otrzymali 66 milionów złotych po raz drugi. Więc zadośćuczynienie i jeszcze równowartość. Nie sprawdzano właścicieli gruntów przekazywanych Kościołowi. Nie istniały żadne czytelne kryteria doboru członków komisji. Komisja nigdy nie była kontrolowana. Prokuratura na dzień 31 grudnia 2011 prowadziła 35 śledztw. Właściwie nie ma tygodnia, żeby jakieś nowe ustalenia, choćby ze strony prasy, ostatnio Gazety Wyborczej, nie były publikowane na temat nieprawidłowości. Wiemy o powiązaniach personalnych, na przykład rodziny biskupa Libery z osobami, które nabywały później te nieruchomości po zaniżonych cenach. Proszę Państwa, więc chcę uświadomić Państwu skalę tych nadużyć, ale chcę również, żeby z tej konferencji wyszedł jasny przekaz, ponieważ w odczuciu społecznym jednak jest taka świadomość, pokutuje taka świadomość, że te majątki, że te pieniądze, że ta rekompensata się Kościołowi jednak należy, bo należało to wszystko do Kościoła. Otóż musimy pamiętać, w jaki sposób Kościół wszedł w posiadanie tych majątków. A odbywało się to w ciągu wieków, w ciągu setek lat. Zachowało się niestety głównie w archiwach parafialnych tysiące dowodów na to, że większość tego majątku, ogromnego majątku,
przeogromnego na skalę, no, Kościół jest w tej chwili bogatszy od państwa, to musimy sobie to uświadomić. Cały praktycznie ten majątek został wyłudzony przez osoby kościelne, przez kler na łożu śmierci, dosłownie. Takie są podania historyczne. Kiedy umierał książę, hrabia czy dziedzic, miejscowy pleban szedł do niego i wyłudzał, grożąc mu karą piekielną, czy oferując po prostu oferując ochronę od czyśćca, odpusty, rozgrzeszenia, odpusty, tego słowa mi brakowało. I były ustalone stawki, przecież one przez wieki się zmieniały, na przykład jeśli dziedzic dał 10 wsi, to miał 100 lat odpustu od czyśćca. Przecież wiemy doskonale, że ani księża, ani zakonnicy tych majątków nie wypracowali, nie siali, nie orali. Ten majątek należał do ludzi, którzy go wypracowali, następnie do możnowładców i został przez Kościół zagrabiony, wyłudzony, odebrany polskiemu narodowi. A teraz jest po kilkuset latach w taki sposób, bezprawny sposób zwracany. Będziemy wnioskować o tę komisję. Najciekawsze jest, proszę Państwa, to, że to naprawdę nie jest PR z naszej strony. Mamy już ustalenia wstępne z Platformą Obywatelską, która przynajmniej częściowo wyraża poparcie dla tego wniosku, choćby pani poseł Pitera takie poparcie wyraziła, i mamy realną szansę, żeby ta komisja, nadzwyczajna komisja do spraw komisji majątkowej powstała. Będzie to ewenement, będzie to naprawdę mega demaskatorskie podjęcie tematu na nowo, bo temat tego wymaga. Przypominam, skala tematu nie ma w ogóle precedensu. Skala 60 ponad miliardów złotych. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję. Zapraszam na następną.